Proszę Państwa, popatrzmy wokoło, zastanówmy się, w jakim fantastycznym i cudownym miejscu my żyjemy. Bo ja tak sobie popatrzyłem na scenę polityczną, uświadomiłem, że coś tu jest troszkę nie tak. Człowiek, który niedawno był okrzykiwany liberałem, powiedział, że nie będzie rozmawiał z ludźmi, którzy cokolwiek mieli wspólnego z narkotykami. Człowiek, który optuje w skrajnie prawicowych, konserwatywnych, mocnych wartościach, nie ma ani rodziny, ani dzieci, ani specjalnie tymi tematami nie chce się zajmować. Facet, który nazywany jest na polskiej scenie politycznej szatanem, szarlatanem, zwolennikiem liberalnych, masakrycznie gdzieś przesuniętych wartości, mówi o rodzinie, o dzieciach, o domowym ognisku. Coś jest nie tak. Nie zastanowiło cię to trochę? Pomieszanie z poplątaniem? Nie. A nie zastanowiło cię, żeby takie pomieszanie z poplątaniem, proszę Państwa, to było na przykład na wieży Babel, tuż przed tym, jak tą całą wieżę ktoś wziął i Nie czytaj więcej Pisma Świętego. Może być tak w Polsce. Ja będę się wczytywał i będę szukał znaków. I zobaczymy, jakie znaki są dzisiaj. Eliza Michalik. I Marcin Teller. Módlmy się wszyscy za nami. I teraz na przykład mogłem... Chyba to nie tak szło. Jakoś tak, nieważne. Mogłem teraz oburzyć hierarchów Kościoła, oburzyć skrajnie prawicowych publicystów, no bo tak zrobił pan Artur Żmijewski, nie mylić z tym aktorem, który jeździ na rowerze i udaje księdza. To Kościołowi nie przeszkadza, że facet udaje księdza, ale że inny udaje całą mszę, bo mówię o reżyserze teatralnym Arturze Żmijewskim, który wystawił mszę po prostu w teatrze, przeniósł 1:1 w takiej samej długości, nic nie zmieniając, tylko zamiast księży są aktorzy. Dziękuję, księże proboszczu. Niech będzie pochwalony, dzieci. Na wieki wieków, proszę księdza. Czy modliliście się dzisiaj? Ależ proszę księdza, tam ktoś kradnie świecę. Jezus Maria, zostaw tę świecę! Patrz, księdzu wypadł papieros. Siostro, odetnie mu drogę. Mam go. Siostro, proszę się odsunąć. No, dzieci, nic nie widzieliście i nic nie słyszeliście. Siostro, proszę sprzątnąć to ciało. No i co? No i Kościół jest oburzony. Pan Terlikowski w telewizji straszy, wykrzykuje, później otwieram internet, on straszy i wykrzykuje, otwieram parę tygodników, straszy, wykrzykuje, że to jest upadek artystów, że artyści nie mają już nic więcej do powiedzenia. On przed 22 do dzieci, do ludzi mówi takie słowa. Artyści pokazali już na scenie wszystko. Był seks oralny, analny, ze zwierzętami. Ja nie wiem, na jakie przedstawienia pan Terlikowski chodzi, więc teraz już nie mają co pokazywać, wzięli się za mszę. To był koniec cytatu. Wzruszyłam się, bo zdarza mi się chadzać czasami do teatru, ale chyba chodzę na inne sztuki ja niż też pan tak Terlikowski, bo nie widziałam nigdy seksu żadnego. Ale gdzie? W Zemście? W Dziadach? Ze zwierzętami? A skąd on widział? Gdzie on siedzi? W pierwszym rzędzie? Skąd pan Terlikowski w ogóle wie, co to jest seks oralny, analny i w ogóle co to jest seks? Przecież kochał się 5 razy w życiu, żeby spłodzić 5 dzieci. No ale dobrze, zostawmy. Wiesz co, proszę państwa, to jest tak, że ja straciłam rachubę, o co chodzi biskupom, o co chodzi publicystom katolickim. Naprawdę, kiedyś naprawdę to było tak, że jak oni się na coś oburzali, czegoś zabraniali, to mniej więcej rozumiałam, o co im chodzi. Mogłam się nie zgadzać, ale rozumiałam, że z ich punktu widzenia coś jest obrazoburcze. W tej chwili rzeczywiście już tracę rozeznanie, wiesz, słucham czasami, może zastanawiam chodzi, żeby się. Może krzyczeć po prostu, tylko i wyłącznie, nieważne w jakim celu, ważne, żeby krzyczeć. Może to jest jakaś taka reakcja psychologiczna na Janusza Palikota, który wkracza w teren, który księża pojmują tradycyjnie jako swój, z butami, chce ściągać te krzyże, nie wiem, po prostu nie wiem, jak to skomentować, pogubiłam się. Proszę Państwa, świadczy o kruchej strukturze Kościoła, że on boi się każdego przejawu, nie wiem, jakiegoś naruszenia tradycyjnych norm kościelnych, tak sobie gdzieś tam narysował. Jak można uważać, że przebrani ludzie, wymalowani, mogą naruszyć fundament kościelny? To jest jakieś takie niezrozumienie symboliki, tak? Ja, nie wiem, odróżniam symbole od czegoś, co te symbole wyrażają. Dlatego też, nie wiem, nie uznaję Jezusa na krzyżu, nie uznaję podobizm Boga i tak dalej, bo uważam, że zamienia się to w jakieś obrazoburstwo, że w pewnym momencie zamiast modlić się do Boga, to modlisz się do jakiegoś strasznego obrazka namalowanego przez jakiegoś kiczowatego artystę i zniszczenie tego obrazka utożsamiasz ze zniszczeniem swojego Boga, swojej wiary w Boga. Tak? I to tak naprawdę, to przywiązanie do symboli daje
ludziom produkującym te symbole niesamowitą władzę nad twoją duchowością, bo jeżeli ty naprawdę zaczynasz wierzyć, że nie wiem, pocięcie sutanny jest aktem obrażającym Boga, tak? Odprawienie, nie wiem, pokazanie sztuki teatralnej, w której pokazuje się mszę świętą, jest, nie wiem, obrazą mszy świętej, ja nie sądzę. Nie sądzę, żeby to była prawdziwa, głęboka wiara. Myślę, że to jest patologiczne przywiązanie do form zewnętrznych. No właśnie, cały czas o fasadowości takiej religii. No nie mówimy o wewnętrznym przeżywaniu, tylko o czymś, co jest stroną wizualną, co jest dodatkiem. I w tym polu jest jakaś tam ingerencja i Kościół się tego strasznie boi. W ogóle nie mówię o przeżywaniu, o wewnętrznym stanie, o wewnętrznej kondycji duchowej wiernych. Tylko o tym, może nie czy ma w halu czegoś się przebiorą, czy nie przebiorą. Czy pójdą do teatru oglądać faceta w sutannie, czy nie. Może nie ma czegoś takiego jak kondycja duchowa polskich wiernych. No. Może to tak naprawdę o to chodzi, że księża zdają sobie sprawę, że tam w tych łebkach za tym czółkiem nic nie ma, jest po prostu wielka, wszechogarniająca pustka i jak się zabierze symbolikę, to nic nie zostaje. Generalnie wydaje mi się, że jest taka prawidłowość, że nie wiem, im mniejsze jakieś uczucie, tak, wiara, uczucia religijne w tym wypadku, tym większa i bardziej napuszona symbolika towarzysząca temu. Jeżeli ktoś jest pewien, że wierzy w Boga, to nie potrzebuje tej napuszonej symboliki. Nie wiem, no jestem chrześcijanką i mnie to nie obraża. Nie, może się facet przebrać w sutannę, biegać po ulicy, nie wiem, podrzeć tą sutannę na strzępy. Nie interesuje mnie to kompletnie. To świadczy tylko i wyłącznie o takiej osobie. To jest dopiero karykatura księży. To się nazywa schizofrenia. Nie rozumiem. Taka jednostka chorobowa. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale... Szybko. Wstałam dzisiaj rano. Dlaczego szybko? No jak coś jest trudnego do powiedzenia, trzeba szybko powiedzieć i patrzeć na reakcję. Wstałam dzisiaj rano i cieszę się, że żyję. Poczułam taki... Wziąłam taki głęboki oddech i poczułam, jak to wspaniale, proszę państwa... Niech państwo tak kiedyś spróbują, jak wspaniale jest żyć. Wspaniale jest oddychać, wspaniale jest móc jeść, móc poczuć wodę na sobie, jak się bierze prysznic. To jest cudowne. Wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo pierwsza wiadomość, jaką mamy po włączeniu telewizorów rano, gdyż włączenie telewizorów to jest pierwsza czynność, jaką wykonuję ja i zapewne większość z nas, to jest taka, że w ciągu 3 dni z okazji 1 listopada zginęło na drogach 42 osoby. 354 zostało rannych. Policja zatrzymała 1500 pijanych kierowców. Podobno większość z tych ofiar śmiertelnych to piesi. Zastanawiam się, czy kierowcy celują w pieszych, czy ich tak bardzo nie lubią, czy o co chodzi. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z tymi powtarzającymi się świętami, tak, długimi weekendami, kiedy na drogach ginie tyle osób, prawie, dajmy jeszcze 2 dni, a zginie tyle osób, ile zginęło w katastrofie smoleńskiej. Znaczy, kilka takich obserwacji mi się nasuwa. Akcja Znicz. W ogóle te akcje typu 1 września, akcja tam 1 września, rozpoczęcie roku szkolnego, akcja wakacje, jakie tam są jeszcze akcje? Akcja Boże Narodzenie, akcja Nowy Rok. Tuskobus. Ja kiedyś rozmawiałam ze znajomym, który mieszka w Sztokholmie, to on mi mówi, że w Szwecji, podejrzewam, że ta prawidłowość obowiązuje w normalnych krajach. Będzie się czepiać, oczywiście, no. Nie ma czegoś takiego jak... Nie wiem, akcja Znicz. Tam po prostu przez cały rok policja dobrze pracuje, dobrze robi swoją robotę, kontroluje kierowców, każe dmuchać w alkomat, sprawdza, czy nie jadą pod wpływem narkotyków. Tak, to jest normalne, proszę państwa. I jak oni się szybko, ci policjanci zawodowo, wypalają tam, jak oni codziennie na 100% pracują. Oni tam pracują dłużej o 15 lat, oni nie idą na emeryturę w wieku 35 lat, tylko w wieku 60. Patrz, Norwegia na przykład. Nie, no, ale Marcin, to jest nienormalne. No przecież, proszę państwa, policja musi pracować po prostu codziennie. I co to znaczy akcja Znicz? Czy ja teraz, nie wiem... Jadąc sobie na cmentarz i widząc tą policję co chwilę, myślę sobie, Boże, to jak oni pracują na co dzień? No to właśnie, śpią tak. Na tym komisariacie? Nie wiem, o co chodzi w ogóle. No tak na pół gwizdka, tak spokojnie, po co się przemęczać? My, kierowcy, też powinniśmy zastosować taką akcję, że raz na jakiś czas tylko akcja przepisy drogowe i chyba tak stosujemy. Może to jest tak. Tylko co 3 dzień stosujemy się do przepisów drogowych, tak to generalnie sobie odpuśćmy, nie stresujmy się, jedźmy jak chcemy. Poprzek drogi. Ale może najlepiej. To jest właśnie tak, ja sobie myślę zawsze, jak słyszę takie statystyki, że właśnie kierowcy na co dzień radzą sobie bez policji, bo tej policji nie ma, bo na wszystkim oszczędza i jakoś tam między sobą się
się dogadują i jeżdżą. I nagle jak raz w roku wychodzi ta policja... To są wypadki, są zabójstwa, tak morderstwa i... Przerażeni, że dochodzi do wypadków drogowych. Wiesz, inaczej sobie tego nie potrafię wytłumaczyć. A poza tym, a propos naszej dyskusji z ubiegłego tygodnia, część osób się oburzyła, że jak możemy mówić, żeby nie zakazywać narkotyków, tak? No to te akcje, fiasko tych akcji, tych zakazów, nakazów, podwyższania kar za jazdę pod wpływem alkoholu i tak dalej, to jest dla mnie najlepszy dowód, że żadne zakazy i kary nic nie dają. Proszę państwa, jeżeli ktoś nie ma zdrowego rozsądku, jeżeli ktoś jest niemądry, no to kara 20 lat więzienia za brak mądrości nie sprawi, że on stanie się mądry. To jest dla mnie koronny dowód. Te trupy, ci zabici za każdym razem, kiedy jest jakieś święto i długi weekend, to jest dla mnie koronny dowód, że jeżeli ktoś jest głupi, to możesz sobie zakazywać, karać, on i tak będzie głupi. Piłka nożna to jest taka, dla mnie taki sport, gdzie kilkunastu facetów biega za jakimś okrągłym przedmiotem. Na ogół mężczyźni ci mają wykształcenie zawodowe. Jan Tomaszewski to jest facet, którego... Agent Tomek. Nie lubię. Znaczy agent Tomaszewski. Agent Tomaszewski. Nie lubię Tomaszewskiego. Nie w sensie osobistym, bo go nie znam. Nigdy go nie widziałam na oczy. Nie lubię go jako postaci publicznej. Nie lubię jego wizerunku publicznego. Wydaje mi się miałki, nierozgarnięty, dużo szybko mówi, na ogół bez sensu, pluje przy tym i generalnie jest dość beznadziejny. Nie można go zwolnić. Trzeba go po prostu dyscyplinarny. Nie zdziwiło mnie, że startował z list PiS. Nie zdziwiło mnie, że się dostał. Po tym, jak dostała się Nelly Rokita, to nic mnie już nie zdziwi. I bardzo mnie cieszy, że Newsweek napisał, że prawdopodobnie pan Jan Tomaszewski, ponoć jakiś legendarny bramkarz, zatrzymał nie interesuje Anglików, tak się jest piłką. I to było jego jedyne osiągnięcie. Szkoda, że poszedł później w politykę, co też świadczy, że w polityce to jest takie śmieciowisko, jeżeli ci nie wyszło, to tam idziesz. Zanim powiem, zanim przejdę do meritum sprawy, to zrobię taką uwagę na marginesie, że piłka nożna to jest taka, dla mnie taki sport, gdzie kilkunastu facetów biega za jakimś okrągłym przedmiotem. Na ogół mężczyźni ci mają wykształcenie zawodowe. Jak potem słyszę, jakich wywiadów udzielają, to się okazuje, że oprócz biegania za tym przedmiotem, to no pewnie... No bo oni mają dobrze biegać, i z kopaniem ogródka to nic ten. I zawsze w ogóle nie może do mnie dojść, jak skądinąd inteligentni mężczyźni, których znam, mogą śledzić zmagania tych półzwierzątek na boisku biegających za okrągłym przedmiotem. Więc jak słyszę, że ktoś ma sukcesy w piłce nożnej, to jest dla mnie tak, jakbyś miał sukcesy... Nie wiem, no, w nawijaniu nitki ale na palec albo coś takiego. Możesz sprowadzić do poziomu absurdu, że to jest tak rzecz, która nie, jest nieproduktywna i bez sensu i niezgodna ale ten sport z biologią człowieka. No. Dlatego jak nie dziwi mnie, że pan Tomaszewski miał sukcesy właśnie w tym sporcie. Łapał bo jakoś... dobrze piłkę i to widać. No właśnie. Innych rzeczy dobrze chyba nie robi przed kamerą. Ja się z tym zgodzę. Okazuje się, że był konsultantem SB. Pozyskano go podobno dość późno, już prawie przed upadkiem komunizmu 28 lipca 1986 roku. On mówi, że zgadzają się dane personalne. Miał pseudonim Alex, był konsultantem Służby Bezpieczeństwa zgodnie z dokumentami IPN. Teraz, jeżeli się okaże, że IPN podważy oświadczenie lustracyjne pana Tomaszewskiego, to pan Tomaszewski straci mandat posła, która to wiadomość bardzo by mnie ucieszyła i z pewnością by się przysłużyła Sejmowi. Ja mam tutaj pewne wątpliwości, bo nawet Newsweek o tym napisał. Newsweek ujawnił tę sprawę. Było tak, tak jak czytam w tym tekście, że ta instytucja konsultanta polegała na tym, że SB, jakiś oficer SB rozmawiał z kimś, kto jest ekspertem, no właśnie, w jakiejś dziedzinie, w tym wypadku w piłce nożnej, tak? A pan Jan Tomaszewski, co sam przyznaje, słynął z długiego języka. Tak, i znasz ten typ. Siada i gada, tak? Wszystko. Do dzisiaj słynie, tak? Nie wie, co na każdy mówi, temat ale się mówi... stanie się wypowiedzieć. To tak, prawda. Nie wie, co mówi, ale mówi, co wie. I on sam przyznał, że w czasach PRL-u bywał w różnych knajpach, upijał się, siedział przy stoliku i perorował każdemu, kto chciał słuchać i każdemu, kto nie chciał. Opowiadał barwnie i kwieciście o przekrętach w różnych klubach sportowych. I prawdopodobnie mogło być tak, że dosiadał się jakiś esbek i po prostu sobie notował, tak? Natomiast mogło być tak, ale nie musiało, bo w tych dokumentach jest napisane, że że został dobrowolnie pozyskany, co by sugerowało, że jednak na współpracę się zgodził. No ja muszę powiedzieć, że nie wzrusza mnie fakt, że ktoś był konsultantem SB, aczkolwiek jakoś tak intuicyjnie na prawdomówność pana Tomaszewskiego. Ale patrząc na... Nie postawiłabym pieniędzy swoich ani cudzych, chyba żebym tego kogoś bardzo nie lubiła. Ale patrząc na merytorykę pana Tomaszewskiego, to ja myślę, że z żadną szkodą dla kraju to nie było, nawet jeżeli był konsultantem, bo pewnie też plut 3 po 3.
Ale ze szkodą dla polskiego Sejmu będzie, jeżeli ten pan będzie w nim zasiadał, więc to prawda, pożegnamy się, z przyjemnością. Powinien się gdzieś tam wyautować. Dobrze, z Sejmu nie będziemy uciekać, bo to jest chyba najgłośniejsza sprawa tego tygodnia. Zbigniew Z. Zbigniew Z. Zbigniew Kotecki, jak to mówią niektórzy. Proszę państwa, Zbigniew Ziobro po pierwsze napisał list otwarty do Jarosława, który to Jarosław słuchać ani rozmawiać z nim nie chce podobno. I tu cię muszę przerwać, bo to jest któryś list, który pisze polityk do polityka i ja ciągle słyszę, proszę państwa, list otwarty. No i ja pytam, ktoś go otworzył. No właśnie, czy listy dzielą się na listy otwarte i listy zamknięte? Czyli list zamknięty to jest list w kopercie, a list otwarty to jest mail? Nie wiem, o co chodzi. Jak dziennikarze do niego dotarli? Moje pytanie jest takie, bo on... No, dziennikarze mogą dotrzeć do listu, który wysyłasz. Rozumiem, że w wypadku był go mail, kiedy sam im go pokażesz. To jest dla mnie oczywiste. Cel tego listu nie był wcale taki, żeby... Czyli Ziobro napisał list tak naprawdę do opinii publicznej. Oczywiście, publicznie tak. Stanął i proszę państwa poprosił... Niech Jarosław wstrzyma swoich nożowników, niech Jarosław wstrzyma swoich siepaczy. Proszę, aby powstrzymał pan prominentnych polityków PiS atakujących mnie i innych kolegów za wyrażanie przekonania, że Prawo i Sprawiedliwość może się zmienić i wygrać. On tak trochę się zasłania publicznie. Natomiast druga część tej historii jest taka. Tygodnik Polityka dotarł do relacji, jak wyglądają obrady po tej całej sytuacji, jak wyglądają obrady wewnątrz PiS-u. I tam, to jest ciekawe. I tam dzieją się rzeczy przedziwne, ponieważ, ponieważ pan Ziobro podobno na wewnętrznym spotkaniu wykrzykuje, wymachuje rękami, że chciałby zabrać głos, a Jarosław Kaczyński odwraca głowę. Pan Ziobro do niego podbiega z góry sali, zbiega i chce mikrofon, a Jarosław ten mikrofon chowa. I takie przepychanki się dzieją. Proszę państwa, ja teraz nie koloryzuję. Tam takie sytuacje na poziomie podstawówki mają miejsce. Ja z całą taką dystansem do polityki nie wiedziałem, że aż takie historie się dzieją. Tak, bo jak się czyta takie historie, to dokładnie kojarzy mi się, że byłam już kiedyś w instytucji, która tak działa. Spędziłam w niej parę lat i to było w przedszkole. No dokładnie, proszę państwa, pan Ziobro robi wewnętrzne spotkanie ziobrystów, na którym pojawia się 25 osób, na przykład na temat tego, żeby nie głosować za kandydaturą pana Błaszczaka, po czym 7 osób leci godzinę później do Jarosława i donosi na niego. Ale dajesz się wpuszczać notatki. Tym tekstem, dajesz się wpuszczać w maliny, podobnie zresztą jak większość dziennikarzy. Tak naprawdę ta cała dyskusja, pierwszy raz w życiu jestem w stanie zgodzić się z Mariuszem Błaszczakiem, który mówi, że ta cała dyskusja wydaje się jakoś dogadana z Platformą Obywatelską, ponieważ jest to rozdmuchanie do niebywałych rozmiarów bardzo małej sprawy, w czym mężczyźni celują niestety. Czy w rozdmuchiwaniu, czy w małych sprawach? Niczemu nie służy. Słuchaj, ta frakcja ziobrystów, jak to przed chwilą szumnie nazwałeś i tak to nazywa większość polskich mediów, okazało się, jak jest liczna podczas głosowania na ostatnim klubie. 24 osoby. Głosowały. Raczej 4, te, które wstrzymały się od głosu, tak? Plus tych 2 pozbawionych mandatu. Tak naprawdę, jako frakcję ziobrystów musielibyśmy liczyć osoby, które byłyby w stanie, bo tak to na tym polega polityczna skuteczność, odejść ze Zbigniewem Ziobrą, tak? I założyć oddzielny klub. No to ma Kurski. Wszystkie osoby, chyba, które odejdą z PiS i założą oddzielną partię, oddzielny klub, to możemy śmiało powiedzieć, że to jest frakcja ziobrystów. Ja stawiam na to, że takich osób jest 5, może w porywach do 6. No co to za frakcja ziobrystów? To jest nawet, nie wiem, to jest jak rosyjski ruch oporu, tak? Można namierzyć, w jakim stoliku, przy jakiej knajpie się spotykają, tak? Ja zastanawiam się, przy których 4 krzesłach siedzą. No proszę państwa, naprawdę. Dlaczego oni w ogóle nie wyciągają wniosków? Przecież jeszcze całkiem niedawno był rozłam pod tytułem PJN, który okazał się niewypałem. Znaczy, Zbigniew Ziobro ma prawo sądzić, że... wyjdzie mu w przeciwieństwie do PJN-u, bo jest bardzo popularny, bo przypominam, że tam w Krakowie, w tych okolicach Krakowa, on dostaje ponad 100-160 tysięcy głosów, więc on może sobie myśleć, że na osobistej popularności coś zbuduje. Poza tym ja słyszałam, że Zbigniew Ziobro celuje w prezydenturę. Tak, proszę państwa, znowu się trzeba będzie zmobilizować w czasie wyborów prezydenckich. Mam nadzieję, że jego kontrkandydatem nie będzie prezydent Komorowski, na którego mimo całej sympatii już naprawdę nie chciałabym głosować. Zupełnie nieskuteczny jest nasz wszechmożnie panujący prezydent Komorowski, zwany Znowu Kiedy pytają mnie. I wiesz, zapytali go studenci
o wyborców, jak z nimi postępować jak podczas wyborców, no i walnął kolejną gafę. Powiedział, wyborcy to są tak jak piękne kobiety, czasami lubią być uwodzeni. I rozumiem w tym prostym myśleniu, że uwodzimy tylko piękne kobiety, brzydkie kobiety nie lubią być uwodzone, nie wychodzą z domów, siedzą w piwnicach, tam gdzie już pan Komorowski wsadził te duńskie kaszaloty, tam gdzie pan Komorowski posłał żonę prezydenta Obamy, to teraz wsadził polskich wyborców płci żeńskiej. Wydaje mi się, że pan Komorowski ma jakiś problem z kobietami i wydaje mi się, że pan Komorowski tak intuicyjnie to czuje, nie powinien się wypowiadać o kobietach. W ogóle wypowiedzi pana prezydenta Komorowskiego w świetle no jakichś standardów, może nie przesadzajmy z tymi standardami, ale jednak trochę wyższe obowiązują gdzieś tam na zachodzie, to sądzę, że to byłyby wypowiedzi skandaliczne, bo w ogóle w świetle poprawności politycznej u polityków wszelkie wypowiedzi odnoszące się w jakiś sposób nawet pośredni do seksualności, a to jest blisko Berlusconiego, do płciowości, jeszcze nie ten poziom, ale... To jest, ja bym na jego miejscu generalnie zaprzestała jakichkolwiek odniesień o podtekście seksualnym, płciowym i zaprzestałabym w ogóle wypowiadania się o kobietach jako o płci. No uwodzenie to jest takie... No dziwna jest ta wypowiedź. Nie chcę pouczać, panie prezydencie, ale w ogóle uważam, że jak mężczyzna jest gdzieś z kobietą publicznie, to mówienie właśnie publicznie o urodzie, czy nawet braku urody, generalnie odnoszenie się, zwracanie uwagi do wyglądu innych kobiet jest takie... No to jest, wiesz, jakbym poszła gdzieś ze swoim facetem i nie wiem, no i komentowała, ten jest fajny, a ten jest niefajny, a tego to by, temu potrzeba, żeby go pouwodzić, a temu nie potrzeba. To jest słabe i tak się nie robi. Nawet uważam, wiesz, prywatnie, a co dopiero, jeżeli się jest prezydentem, występuje się na forum publicznym. Pani Anna Komorowska wydaje mi się bardzo sensowną babką i niebrzydką, wbrew pozorom może troszeczkę puszystą, tak, ale ostatecznie nie jest to zbrodnia. No muszę ci wyznać, że pan prezydent Komorowski jako mężczyzna w swojej kategorii wydaje mi się dużo mniej atrakcyjny niż ona w swojej kategorii jako kobieta. Tak, bo ona ma w leśnym boże wśród otoczeniu bobrów i z dubeltówką w ręce. Być może to by zmieniło moje postrzeganie pana prezydenta. Policjanci pracują, jak powiedzieliśmy, na pół gwizdka w wybrane dni. Posłowie, radni i ludzie polityki zdają się robić dokładnie to samo. Na przykład radny Zamościa pan Klimak obudził się pewnego dnia i powiedział: o, dzisiaj popracuję, włączył telewizję, zobaczył obrazoburczą, pełną nienawiści do prawdziwych Polaków reklamę takiego dyskontu spożywczego, gdzie tam panie 4 tony muszą przewozić na paletach i w tej oto reklamie występuje pekińska kapusta, która mówi polską taką gwarą, nazwałbym to mniejszych miejscowości i mówi, że jest Zamościa. Pan się zdenerwował, że pan radny, że to jest obraza Zamościan i zaskarżył ten oto dyskont spożywczy, że każdy z mieszkańców powinien dostać po 100 tysięcy na głowę za tę obrazę, że ten animowana kapusta obraża wszystkich Zamościan. Pekińska, nauczyłabyś mnie chińskiego? Może bym się załapał do jakiejś chińszczyzny? Wiesz, Sajgonki wą stąd te sprawy. A skąd nie znać chińskie, a? Z Zamościa przyjechał. Chińczyka to na uszy nie słyszał. To widzę, że z ciebie taka pekińska, jak ze mnie Węgierka. Kurczę, nie zrozumiałam, ale jestem dzisiaj jakaś taka, w ogóle nie mogę pojąć, co obraża ludzi. Nie zrozumiałam. Kapusta chińska na dodatek, która mówi, że jest z Zamościa. Później w cichaczem powiedział, że jak ten dyskont spożywczy da po tysiaku każdemu, to on też będzie zadowolony. Czyli dajcie, ile możecie. Będzie w porządku. Niemcy mają fantazję, bardzo lubię Niemców i proszę, okazało się, dlaczego niemiecka... Szczególnie podczas II wojny światowej mieli fantazję. Proszę. Niemiecka grupa wydawnicza ma w ofercie internetowej ponad 2,5 tysiąca książek z gatunku erotyki. Nie byłoby z tym żadnego problemu, bo ostatecznie wiele wydawnictw ma w swojej ofercie jakieś tam... Ale katolicy i erotyka to są wykluczające się erotyczne kierunki. Tak, ale mogą tak stosować erotykę katolicy, nawet Pan Bóg zachęca do tego. Ta grupa wydawnicza należy do niemieckiego kościoła katolickiego, ale niemieccy katolicy się burzą, piszą listy, że tak nie trzeba, że tak nie można, że wydawnictwo katolickie nie powinno sprzedawać książek o tematyce erotycznej. Znaczy, jak ma zarobić? No właśnie. I tu jest taki paradoks, bo z jednej strony wierni się oburzają, ale z drugiej strony rozumiem, że kierując się biznesem, gdyby te książki o tematyce erotycznej się nie sprzedawały, no to wydawnictwo by ich nie miało. Czyli ci sami katolicy, którzy się denerwują, tak, albo ich jacyś tam pobratymcy, muszą te książki erotyczne kupować. Ale właśnie się tak zaczęłam zastanawiać, skąd właściwie się wziął ten stereotyp, że erotyka to jest coś zupełnie rozdzielnego od bycia
chrześcijaninem, bo jako żywo w Biblii, Biblia to jest no niezła książka pornograficzna, ile, tak naprawdę. Ja bym chciał, żeby ktoś kiedyś zrobił statystyki, ile tam jest opisanych rodzajów seksu, współżycia i różnych dewiacji. Dużo. Ile tam jest, ile ludzi tam ginie, proszę tak. Państwa, i w jakich przedziwny sposób, to może by się ktoś zastanowił, krzycząc na książki, nomen omen, łagodne, delikatne, erotyczne. Tak, zgadzam się. Co ja powiedziałem? Ciepło? Ciepło powiedziałeś. Ciepło. Chciałem się przejść. No, muszę święte, to twoja działka, ja nie chodzę. Uwaga. Jedziemy? Módlmy się. Schizofrenia medialno-religijna. Tak nam, proszę państwa, wyszło i będziemy obserwować dalej. Idziemy.